Robocza wraz z wjazdem na działkach numer 167/47 obręb 2 Krowodża i 458/2 obręb 3 Krowodża przy ulicy Rydla w Krakowie. Paragraf 2. Uzasadnienie do uchwały. Punkcie pierwszym. Zbyt wysoka i intensywna zabudowa. Punkcie drugim. Planowana inwestycja spowodowała duży zorganizowany sprzeciw społeczny. Punkt trzeci. Naruszony zostaje ważny interes społeczny w zakresie ochrony terenów zielonych. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Opinię wystąpił Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa. Projekt zarządu, oczywiście po autopoprawce. Opinia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska? Pozytywna. Pozytywna, dziękuję. Wiem, że komisja zgłosiła zastrzeżenie do tego projektu uchwały, prosząc o właśnie w autopoprawce zawarcie uzasadnienia do uchwały, co właśnie zarząd zrobił. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam w takim razie dyskusję, zamykam obrady nad tym projektem uchwały. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pana Artura o przeliczenie głosów. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy Szóstej przyjęła uchwałę. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest punkt 11. Uchwała w sprawie banku zabudowy dla inwestycji budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Rydla numer 203A po autopoprawce. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie warunku zabudowy dla inwestycji budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Rydla. Paragraf 1. Opiniuje się negatywnie zamierzenie inwestycyjne pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, z garażami podziemnymi i naziemnymi, miejscami postojowymi oraz układem dróg wewnętrznych na części działki nr 167/47 obręb 2 Krowodża wraz z dwoma zjazdami na działkach nr 167/47 obręb 2 Krowodża i działce nr 582/2 obręb 3 Krowodża przy ulicy Rydla w Krakowie. Paragraf 2. Uzasadnienie do uchwały. W punkcie pierwszym. Zbyt wysoka intensywna zabudowa. W punkcie drugim. Planowana inwestycja spowodowała duży zorganizowany sprzeciw społeczny. W punkcie trzecim. Naruszony zostaje ważny interes społeczny w zakresie ochrony terenów zielonych. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie opinii wystąpił Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa. Opinia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego. Pozytywna. Pozytywna. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę. Jeśli można. Proszę Państwa, w całości zgadzam się z tym, że powinno to być negatywnie zaopiniowane, natomiast mam wątpliwości co do uzasadnienia. W punkcie pierwszym zbyt wysoka i intensywna zabudowa. Z zasady dobrego sąsiedztwa wynika, że ta zabudowa mogłaby być jeszcze bardziej intensywna i jeszcze wyższa od projektowanej. Ten zarzut i ten argument jest chybiony. We wszystkich tych wizytkach. Ponieważ w sąsiedztwie znajdują się bloki 14-piętrowe, to bardzo wysoką intensywność zabudowy, 10-piętrowe, wystarczy. Jeżeli wnioskodawca wnosi o budynki 4-piętrowe, to ten argument w architekturze jest bezzasadny i upada na tym. Proponuję w to miejsce ewentualnie coś innego. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? W odpowiedzi na zarzut tutaj Pana Radnego chciałem powiedzieć, że wykonywana jest zawsze analiza urbanistyczno-architektoniczna i chcę powiedzieć, że są tylko trzy bloki tam kilkunastopiętrowe, natomiast są również w okolicy domki jednorodzinne i domki wielorodzinne po drugiej stronie Głowackiego. To zatacza się przy takiej analizie urbanistyczno-architektonicznej, zatacza się krąg, powiedzmy o promieniu, ja już powiem, może 100, 200 czy 300 metrów i dokonuje się analizy. I wcale nie jest powiedziane, że z tej analizy nie wyniknie informacja, że jest ta zabudowa za wysoka. A poza tym niezależnie od tego, to jest inicjatywa zarządu, to może być też inicjatywa rady i ona ani niczemu nie przeczy, ani nic nie narzuca w jakimś sensie. Po prostu nie zgadzamy się z tą za wysoką zabudową. Jeśli Państwo chcecie
wykreślić ten punkt. Bardzo proszę o złożenie odpowiedniej poprawki do projektu uchwały i będziemy procedować. Na to więc ja zacznę tak samo jak mój poprzednik. Znaczy ja też się zgadzam, że wektor tej uchwały powinien być negatywny, natomiast no, nie mogę się zgodzić z odpowiedzią pana przewodniczącego, ponieważ na etapie rozprawy administracyjnej rozpatruje się wniosek inwestora na zasadzie tak zwanego dobrego sąsiedztwa i to we wniosku inwestor wskazuje, z której działki sąsiedniej ta zasada dobrego sąsiedztwa, no z praktyki wiem, że jest to zbyt niedobre sąsiedztwo, z której działki ta zasada dobrego sąsiedztwa będzie pobierana, więc a okręgu, o którym pan przewodniczący mówi, no to jest niestety taki, no wydaje mi się troszeczkę... Dokładnie, nie niż trzy szerokości elewacji. Tak, znaczy nie jest to nigdzie w ustawie napisane, że taki grunt ma być zataczany. Praktyka być może jest inna, natomiast mówimy o działkach sąsiednich. Są grunty jednorodzinne. Jakby troszkę tutaj, postaram się rozwiać państwa, że tak powiem, niepewność co do tego zapisu. Chcę powiedzieć, że uczestniczyłem w dwóch rozprawach administracyjnych, gdzie deweloper zakładał budynki sześciokondygnacyjne. Dzielnica podejmowała taką samą uchwałę, że zbyt wysoka zabudowa i intensywna. I w ramach rozprawy administracyjnej potrafiłem zmienić na pięciokondygnacyjny budynek. Czyli można powiedzieć, że udało się ograniczyć wysokość zabudowy na rozprawie administracyjnej. Jeśli tego nie będzie, to nie ma tematu do mówienia, albo tak, no trochę za wysoka zabudowa. No, dwa razy tak się udało zrobić. Mało z tego, udało się również poprzez ten zapis intensywna zabudowa dokonać zapisów na rozprawie administracyjnej i deweloper to przyjął, to zostało zapisane, podpisane przez obydwie strony w obecności urzędnika, że wybuduje ogródek jordanowski i udostępni go również okolicznym mieszkańcom. Więc te rozprawy administracyjne mają swój sens, swoją logikę. Gdyby nie będzie tego zapisu, nie będzie mowy w ogóle o wysokości, tylko będzie mowa ewentualnie o ochronie terenów zielonych. Więc ja popieram tutaj to uzasadnienie, ponieważ myśmy dyskutowali również na posiedzeniu komisji, że z uwagi na jednak intensywną zabudowę i dużą liczbę mieszkań, jakie tam powstaną, cały układ komunikacyjny ulicy Rydla nie jest przystosowany do przejęcia tak dużego ruchu kołowego, ale to wynika bezpośrednio z intensywnej zabudowy, no więc można jeszcze różne rzeczy pisać tutaj, ale jest podstawa do wody. Do negocjacji. Ja myślę, że możemy bardzo proszę pan pierwszy. Myślę, że możemy usunąć słowo wysoka i zostawić zbyt intensywna zabudowa. A w punkcie trzecim dodałbym na końcu w zakresie ochrony terenów zielonych i historycznych. No, ale to jest propozycja do autopoprawki, to jest propozycja Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, nie zarządu. Ale oczywiście, nie ma problemu. Także bardzo proszę, dam czas na przedstawienie poprawy. Bardzo proszę. Mnie się wydaje, że jednak ta wypowiedź odnośnie zbyt wysokiej. Zbyt wysoka, no jest zbyt wysoka. Tam są 90% na około, to są domki jednorodzinne. W związku z tym te trzy wielkie budynki, które zostały wybudowane, wiadomo w jakich czasach, tak samo Pałac Kultury został wybudowany i teraz były problemy, nie? Możecie wtedy panowie powiedzieć, że można wziąć i wybudować sobie dzieci Pałac Kultury, no, bo jest wieczór. Uważam, że to jest słuszne. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Pani Ewan. Tutaj kwestia jest taka, to ja nie neguję tego, że nam tam taka zabudowa wysoka czy intensywna nie pasuje. Natomiast deweloper będzie chciał i architektura wyrazi zgodę, dlatego że to jest zgodne z przepisami. Tak samo jakbyśmy zapisali, że ulica Rydla nie przyniesie zbyt natężonego ruchu, to nie miałoby to żadnego wpływu. Na wydanie WZZ tego jest dostęp do drogi publicznej i koniec. Taka jest ustawa. Natomiast nie wiem, w jakich rozprawach administracyjnych pan przewodniczący uczestniczył, ponieważ w rozprawach administracyjnych mają prawo brać udział tylko strony, a z tego co wiem, Rada Dzielnicy stroną żadnych postępowań nie była. Te spotkania, o których pewnie pan miał na myśli, nie będące rozprawą administracyjną, to są spotkania w architekturze z przedstawicielem
rady dzielnicy, zupełnie niewiążące. Fajnie jest, jak się dogada z deweloperem i coś tam się wyegzekuje, ale absolutnie on się do tego nie ma obowiązku przyjąć naszych argumentów. Ostatecznie i tak decyzję zgodnie z ustawą podejmie architektura. A tego typu zapisy po prostu trochę nas stawiają na śmiesznej pozycji, bo mówią, że my nie znamy ustawy. Taka jest prawda. No nie zgodzę się z Pani opinią. To proszę poczytać ustawę o zakupach. Tak, przeczytałem artykuł 61. Jeśli chodzi, jeszcze tak jakby woli informacji, jeśli chodzi o sprawy związane z wydawaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i to dotyczyło również tych wniosków dotyczących zabudowy przestrzeni znajdujące się w pasie parku Mynówka Królewska, jak i w innych miejscach. Odbyłem spotkania z wszystkimi dyrektorami z osobna, jak również z udziałem pani wiceprezydent i rozmawialiśmy na temat naszej dzielnicy. I tam między innymi padły takie słowa, żeby faktycznie, jeżeli już, to pisać to, co uważamy za stosowne i dzisiaj to robimy. Natomiast te spotkania miały na celu jedną rzecz. Prosiłem wszystkich dyrektorów, łącznie z dyrektorem Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, żeby urzędnicy, którzy im podlegają, dokładali wszelkie staranności przy wydawaniu WZT, żeby były wydawane zgodnie z literą prawa oczywiście, natomiast żeby wszelką staranność zachować i dbać po pierwsze o interes mieszkańców, dwa, dzielnicy i miasta, bo później dochodzi do takiej sytuacji, tak jak została zabudowana Mynówka Królewska przy Alei Kijowskiej, że deweloper dostał pozwolenie na budowę i miasto musi zamienić działki, żeby ratować przestrzeń. Chcę tylko szybko powiedzieć tyle przy okazji, że wszystkie plany już dotyczące Mynówki Królewskiej, a były to cztery, zostały przez Radę Miasta podjęte. I jeśli nie będzie odwołań czy zaskarżeń, można powiedzieć, że już teren ten został ochroniony. Są jeszcze dwie działki, na które zostały wydane pozwolenia na budowę i będziemy tu się starali doprowadzić do tego, żeby miasto zamieniło działki lub wykupiło te działki, by ochronić tą przestrzeń. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Ten zapis niczym nie pomoże, Panie Przewodniczący. Raczej nas ośmieszy. To jest Pańskie zdanie, moje zdanie jest odmienne i pozostanę przy swoim. I ja też. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję, zamykam obrady nad tym projektem uchwały, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pana Autora o przeliczenie głosu. Dziękuję, kto jest przeciw, nie widzę, kto się wstrzymał, również nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę.